z tej strony Craft, witam z kolejnym filmem na moim kanale i witam was w pierwszym odcinku z mojej nowej ulubionej gry na Robloxie, mianowicie SCP-3008 Nieskończona Ikea. I przed zaczęciem nagrywania, jako że się bałem, że może mnie albo coś zabić w Agwinie szybko nocy zastanie, wpadłem na pomysł, że zbuduję sobie jeszcze na początek mini bazę z takim wejściem tutaj. Oczywiście tą bazę będziemy powiększać, ale po prostu takie coś na sam początek myślę, że po prostu było bezpieczne, żeby to zbudować. Zanim zaczniemy, zostawcie lajka i suba, bo dobijamy do 100 subskrybentów. W następnym tygodniu zaczynam maraton filmów z tej gry, więc kliknijcie dzwoneczek, żebyście nie przegapili. Meanwhile. A tymczasem przechodzimy do filmu. O kurde. Oh shit. Noc mnie została. A tak właśnie nie powinno się dziać. Dobra, ale jesteśmy bezpieczni w bazie. Mam nadzieję, że żaden ziom... Racja. Ja tak robiłem przecież. Ja tak robiłem. Można sobie tak w ścianie postawić. I po pierwsze jest światło i po drugie jak się na to wejdzie. Tutaj, o! Tu można się fajnie patrzeć, czy jakiś ziomuś nie idzie. O, dobra. Na Z jest przybliżanie, więc możemy sobie obserwować teren. I jakby coś tu przyszło, to klawiszem H możemy zagwizdać i się pojawią wszyscy pracownicy. A tak, to po prostu poczekam, aż znowu będzie dzień i tyle myślę, że pójdzie. Zrobię sobie tutaj na początku, że base to jest i sobie zrobię ikonkę domku. Dobra, odezwę się, jak coś się będzie dziać. Dobra, jest dzień w końcu, więc możemy sobie wyjść i sobie zacznijmy powiększać bazę. Przede wszystkim najważniejszą rzeczą to jest, że można na V kopiować sobie bloczki, tak to nazwę. I dzięki temu bazy można robić takie, powiedzmy, większe, nie w tą stronę. Też nie tak. Tą ze strony się robi. Aha, na X. Jak się po kilka razy poprzewraca tą paletę, to potem już się to zaczyna mieszać. Dobra. Ściany mamy wstępnie zrobione, tylko teraz trzeba poprzestawiać kanapy tak, żeby tu nie mogli wejść. Jeszcze raz. Zawsze za jeden raz za dużo przeklikuję. Ile nam czasu zostało? Nie jestem pewien. Dobra, ale teraz trzeba tak. I tak zróbmy. Dobra, a tak to... Na razie jest dobrze. Sobie tutaj normalną kanapę zróbmy. Bardzo ładnie. Te lampy musimy sobie dać do rogów. Albo na środek, dam. Myślę, że będzie to dobry pomysł. Dzięki. Wyłącz to. Lampa numer 3, też to wyłącz. Dobra. Weźmy sobie tylko drabinę, bo już się zaraz no zrobi. NPC, te. Dobra. To była chwila grozy. Ale myślę, że jest ok póki co. Postawię sobie tu wstępnie drabinę. Ty chodź. Sobie stój tu. Dobra. Was tu dam do rogu. Dobra, sobie stolik przestawię. Mhm.
Na ciebie nagram tutaj. Czekamy na noc. I sobie tutaj ustawię jednak ten znacznik. To jest dobra. Z tą drabiną to jest dobry pomysł. O! To było straszne. Mogłeś podnieść tą drabinę? To pędzel ja się nazywa. Dobra. Gdzie oni są? Chyba, że ich nie ma, to by było o wiele lepiej. Tam jest jeden, dobra. Tam jest jeden, tam jest drugi. Tu jest... O, on tu idzie, on tu idzie, on nie widzi, on nie widzi. O, shit, o, shit. A, zapomniał o mnie. Już sobie przypomniał. Jakbym ja to zabrał teraz. Mam nadzieję, że nie zepsujesz tej ściany. Nie zrobisz tego, nie? Jest tu ich więcej? Dobra, tylko on jest. O! Czekamy na dzień, czekamy na dzień. Dobra, jest dzień i jest jakaś taka mgiełka. Czy ty nie będziesz dalej atakować? Ej, mordo, mordo. Tak się nie bawimy. To było wredne z jego strony. Myślałam, że mnie nie zaatakuje. Bo normalnie ona nie powinna atakować w dzień. Dobra, Jolo. Weź się rozpędź, typie. O, dobra, jedzonko, jedzonko. Bardzo fajnie. Bierzemy wszystko. A, weźmy sobie telewizor. Co my tu jeszcze mamy? Gdzieś tu blisko jest może jakieś z jedzenkiem kolejne. Bo mi się troszkę wody by przydało. Bo mi troszkę... Oj, ale mi energia spadła. To i może sobie coś zjem. No już to. I pizzę troszkę zjedzmy. I możemy wracać, myślę. Bardzo ładnie. I teraz weź się troszkę obróć. Na którym? Na dwójce. Tak. Miałeś stać. Dobra. I jeszcze trzeci. O, nie mam energii. Lampa by mi się przydała na pewno nowa. A nie tamte coś na suficie. Aha. No wyjdźże.
głupi stół. A ciebie postawimy tutaj. I mamy taką bardzo ładną platformę widokową. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Do zobaczenia w kolejnym filmie z maratonu. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Zostawcie lajka i słabo dobijamy do 100 subskrypcji, jeśli wam się spodobało. I do zobaczenia jutro. Cześć!